co wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w kwietniu. 28 kwietnia odbyła się kolejna rozprawa w procesie Pawła Chojeckiego, pastora protestanckiego kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Na podstawie wyjętych z kontekstu cytatów został on oskarżony przez prokuraturę o obrazę uczuć religijnych katolików, znieważenie prezydenta oraz pochwalanie wszczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną. Na rozprawie zeznawał Marian Kowalski, który niegdyś regularnie występował w telewizji Idź Pod Prąd. Przesłuchano również córki pastora Chojeckiego, Eunikę i Kornelię, a także szefa serwisu informacyjnego Idź Pod Prąd, Cezarego Kłosowicza oraz przedsiębiorcę Mariusza Michałka. Tymczasem setki internautów wyraża oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Chojeckiego, używając w mediach społecznościowych hasztagu Support Pastor Chojecki. Jednym z tych, którzy wyrazili wsparcie, jest pan Grzegorz z Janowa Lubelskiego. Na swojej palisadzie zawiesił on napis hashtag Support Pastor Chojecki. W nagraniu na swoim profilu facebookowym powiedział: o co chodzi z tą akcją? Chodzi o to, że trzeba pastora wesprzeć. I ja osobiście wspieram pastora w tym, co się stało. Działa bardzo mocne zostały przeciwko pastorowi wytoczone, aczkolwiek w moim mniemaniu bzdurne i takie niedorzeczne wręcz, nie? Właśnie dlatego na mojej palisadzie na parę godzin zawisł taki prowizoryczny baner z napisem hashtag support pastor Chojecki. Poparcie dla pastora Chojeckiego oraz sprzeciw wobec działań prokuratury rządu PiS wyraził również Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach i dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Ostatnią rzeczą, której dzisiaj potrzebujemy, to żeby w debacie publicznej, nawet ostrej, czasami emocjonalnej, żeby do tej debaty wprowadzać przemoc, jakim jest właśnie prokuratura czy sądy. Spierajmy się na argumenty, spierajmy się na racje, a nie wykorzystujmy instrumentów prokuratorskich. Wsparcie płynie także z zagranicy. Poparcie dla pastora Chojeckiego wyrazili m.in. Solomon Yu, wiceszef Republicans Overseas, organizacji grupującej członków Partii Republikańskiej mieszkających poza USA, amerykański pastor Bob Kraft, chiński dysydent Chen Guangcheng, założyciel portalu Hong Kong Bilingual News Chapman Chen oraz prowolnościowy ujgurski aktywista, założyciel organizacji Uyghur Aid Halmurat Hari Uyghur. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w ostatnich tygodniach? W związku z rozpoczęciem procesu karnego pod adresem pastora Pawła Chojeckiego padło wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów. Czy są one zgodne z rzeczywistością? Aby odpowiedzieć na to pytanie, telewizja Idź Pod Prąd przygotowała film pod tytułem Kim jest pastor Paweł Chojecki? Historia prawdziwa. Pastor Paweł Chojecki, wychowany jako ateista. W dorosłym życiu zdecydował jednak, aby zostać chrześcijaninem. Absolwent klasy uniwersyteckiej elitarnego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie imienia Stanisława Stasica. Tam też poznaje miłość swojego życia, przyszłą żonę Marzenę, która jest odpowiedzią na jego pierwszą modlitwę do Boga. Odkrywają, że zanim osiągną wielkie rzeczy w przestrzeni publicznej, muszą najpierw zmienić siebie. Ja wtedy zrozumiałem, że ja jestem grzeszny, zły. Pastor Paweł Chojecki i redaktor Kornelia Chojecka rozmawiali w telewizji Idź Pod Prąd z Jarosławem Makowskim, szefem Platformy Obywatelskiej w Katowicach i autorem książki Kościół w czasach dobrej zmiany. W dyskusji poruszono takie tematy jak wpływ rządów PiS na Kościół katolicki, możliwość odnowy Kościoła katolickiego, rola innych wyznań chrześcijańskich, w tym protestantów, w Polsce. Rozmawiano też o tym, co powinno być fundamentem polskości. Kościół zachowuje się tak, jakby skończyła się historia. Jak gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Reset Kościoła w Polsce to powrót do Biblii, nawet wbrew upolitycznionej doktrynie biskupów. Gdyby było więcej protestantyzmu w Polsce, to absolutnie bym się cieszył i powiem jeszcze więcej, krok dalej. Zachęcam protestantów, zachęcam was do tego, żebyście byli wierni swojej tradycji, żebyście nie dali się szantażować Kościołowi rzymskokatolickiemu w ramach dialogu ekumenicznego, że jak macie swoje zdanie, to
niszczycie dialog ekumeniczny. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił także Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita, który skomentował stanowczą reakcję rządu Republiki Czeskiej wobec Rosji po tym, jak śledztwo w sprawie wybuchu w czeskim składzie amunicji wykazało udział rosyjskich służb. Czechy same postanowiły wstąpić do grupy jastrzębi, czy tych, którzy są najbardziej, ja to używam takiego określenia, rusorealistyczni i podporządkowują swoją politykę temu. Mają świadomość, jakim zagrożeniem Rosja jest i wyciągają z tego konsekwencje. Przeprowadziliśmy również wywiad z dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, panem Mirosławem Wróblewskim, który skomentował niekonsekwencje w działaniach Prawa i Sprawiedliwości. Mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów, skomentował na antenie telewizji Idź Pod Prąd fakt przyznania nagrody przez Katolicki Uniwersytet Lubelski arcybiskupowi Andrzejowi Dziędzę. W Watykanie wciąż toczy się postępowanie w sprawie możliwych zaniedbań arcybiskupa Dzięgi, którego podwładny, ksiądz Dymer, jest oskarżony o molestowanie seksualne chłopców. Kul przez jakiś taki długi czas był utożsamiany z pewną myślą Kościoła Otwartego, z taką kuźnią kadr, no, ludzi, którzy ten kościół mieli zmieniać. Okazuje się, że stał się uczelnią groteskową. No, przyznanie tej nagrody dość dobitnie to pokazuje. A druga rzecz to jest prowokacja. To jest prowokacja, to jest takie splunięcie ofiarom w twarz. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił również poseł Andrzej Sośnierz, członek Porozumienia Jarosława Gowina, który wyjaśnił powody swojego odejścia z klubu PiS oraz skomentował sytuację w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Znam wielu posłów, którzy nie do końca identyfikują się i czasem chcieliby zaprotestować, ale się boją, ale są jakoś tam uwikłani, bo tu żona pracuje gdzieś, tam córka pracuje gdzieś. Co nowego pojawiło się w telewizji Idź Pod Prąd? W ramach Narodowego Czytania Biblii rozpoczęliśmy lekturę Ewangelii Mateusza. To już 7 Księga Pisma Świętego czytana w cyklu Biblia w czasie zarazy. Cykl ten został zapoczątkowany 16 marca 2020 roku wraz z wybuchem pandemii chińskiego koronawirusa. Do tej pory czytane były List do Filipian, List do Galacjan, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, Apokalipsa i List do Filemona. Równolegle w telewizji Idź Pod Prąd trwa studium Ewangelii Jana. W kwietniu zaprezentowaliśmy drugą część filmu Reja Komforta Noe z polskim lektorem. Film przedstawia historię kilku osób, którym zostaje zadane pytanie, czy Noe żył naprawdę, czy potop miał miejsce i co łączy dzisiejszą ludzkość z tą z czasów Noego. Przedstawiliśmy także pierwszą część nowego programu satyrycznego Lechu dzwoni. Tym razem Lechu zadzwonił do katolickiej fundacji handlującej dewocjonaliami z pytaniem o beatyfikację teściowej. Co wyniknęło z tej rozmowy? Przekonaj się sam. Nad czym pracujemy? Przygotowujemy nowe formy działania i dotarcia do kolejnych widzów. Organizujemy doroczny zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się już na początku czerwca. Finalizujemy pracę nad animowaną wersją komiksu Czas Apokalipsy. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia Twojej cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Do zobaczenia!